Miejsce aktywiści i przedstawiciele wrocławskich radosiedli zaapelowali w tym tygodniu do władz o konkretne deklaracje związane z walką ze smogiem. Teraz okres ciepłowniczy już się za chwileczkę zacznie i u nas na Ubinie, w centrum, pośród tych kamienic naprawdę będzie to odczuwalne. W czwartek prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz zadeklarował: będziemy walczyć ze smogiem. Priorytetem w tej kwestii są sprawy związane z niską emisją szkodliwych substancji i pozbycie się pieców opalanych węglem. Maszerujemy w kierunku zwalczenia niskiej emisji we Wrocławiu. Doprowadzimy do tego, że najdalej w 2023 roku będziemy spełniać wszystkie normy w tym zakresie, dotyczącym niskiej emisji. Ale potem, maszerując dalej, chcielibyśmy wykluczyć we Wrocławiu piece węglowe i to się powinno stać do roku 2028. Urzędnicy zaznaczyli, że w kwestii wymiany pieców najubożsi mieszkańcy Wrocławia będą mogli liczyć na finansowe wsparcie. Sądzę, że jeśli będziemy podłączali do ciepła miejskiego, czyli do ciepłowni, no to jeśli uzyskamy tę zniżkę 20%, to jest bardzo silne wsparcie. Dla najbiedniejszych poprzez MOPS będziemy też szykowali taki system wsparcia. Piece to jedno, ale żeby pokonać smog, potrzebne są szersze działania. Władze miasta mają zamiar zadbać również o odpowiednią edukację ekologiczną we wrocławskich szkołach. Chcemy wprowadzić lekcje wychowawcze, w których nauczyciele będą uczyć, jak ważna jest ekologia i jak ważna jest walka ze smogiem już od najmłodszych lat. Kolejną rzeczą, którą chcemy realizować, to jest przede wszystkim zachęcanie dyrektorów żłobków oraz przedszkoli do tego, by sami codziennie sprawdzali stan jakości powietrza we Wrocławiu i podejmowali decyzję, czy organizować zajęcia na zewnątrz, czy pozostać właśnie w siedzibie szkoły. Na kwestię czystego powietrza wpływa też komunikacja miejska. We Wrocławiu w 2018 roku ma pojawić się 110 nowych autobusów wyposażonych w silniki Euro 6, które pozwolą na redukcję tlenku azotu. Poza tym, jak zaznaczają w magistracie, oferta komunikacyjna we Wrocławiu powinna zachęcić każdego do tego, by zamiast samochodu wybrać na przykład tramwaj. Wprowadzamy takie ułatwienia, które powodują, że mieszkańcy Wrocławia dysponują niezwykle tanią komunikacją. I sądzimy, że to jest po prostu tak, że z tych biletów jednorazowych najczęściej korzystają przyjezdni bądź ci, których rzeczywiście na to stać. One i tak, te nasze jednorazowe bilety, są w skali ogólnopolskiej relatywnie tanią. Czyli naprawdę dla mieszkańców Wrocławia, dla tych, którzy chcą korzystać z biletów okresowych, mamy bardzo tanią komunikację miejską. Pieniądze na walkę ze smogiem mają pochodzić z budżetu miasta. Ponadto Rafał Dudkiewicz chce zwrócić się o wsparcie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Piotr Błachut, Echo 24.